Siemanko, witam serdecznie na kanale Piwne Degustacje, z tej strony Dariusz Dmytryszyn. Dzisiaj, jak widzicie, tak nietypowo, bo bardziej elegancko, w koszuli, cyk, cyk, pięknie. I to z dwóch powodów. Po pierwsze, bardzo dziękuję wszystkim. Kanał doczekał się ponad 1000 wyświetleń. Bardzo się cieszę z tego powodu. Nie spodziewałem się na początku, że ktokolwiek będzie w ogóle te moje filmy oglądał. Jak wychodzi, ktoś tam ogląda. Za to dziękuję Wam wszystkim. No i z tego skromnego jubileuszu piwko będzie też nietypowe. Nietypowe. Exclusive Stout. Taki styl niby, no ale po kolei. Najpierw może etykietę, zobaczcie sobie. Etykieta jest genialna. Zaraz wytłumaczę Wam, o co tutaj chodzi. Tak, kontretykieta. Tak, jest to piwko z browaru holenderskiego. Brewery De Molen. De Molen po holendersku to wiatrak znaczy. Jest to piwko, które nazywa się Wisbier Luwak Bier Exclusive Stout. Met Kofeibonen van de Civetkat. Morel alkoholu 11,7%, co może świadczyć o tym, że jest to Ris. Ris, czyli Russian Imperial Stout, odmiana stoutu, bardzo treściwa, bardzo mocna, dużo aromatów, dużo smaków. Tym powinno się to charakteryzować. Ale co jest ciekawe w tym piwie? Otóż jest to Coffee Imperial Stout, albo imperialny stout z kawą, ale nie ze zwykłą kawą, tylko z kawą, która właśnie nazywa się Kopi Luwak. Kopi Luwak. Jest to najdroższa kawa na świecie. Kawę tą zbiera się w południowo-wschodniej Azji, w Indonezji, na Sumatrze. Zaraz tutaj, żebym nie popierdolił. Tak, na Sumatrze, na wyspie Jawa i Celebes. I dlaczego ta kawa jest najdroższą kawą na świecie? A ponieważ rocznie zbiera się między 300 a 400 kg, nie ton, tylko 300-400 kg rocznie zbiera się. A dlaczego? Ano dlatego, że robi się tą kawę z odchodów, tak, z gówna. Robi się tą kawę z gówna, a mianowicie, zaraz Wam wytłumaczę. Tutaj macie na etykiecie takiego śmiesznego zwierzaczka. Ten zwierzaczek, to co mi przypomina szopa albo kota z takim długim ogonem. I ten oto zwierzaczek nazywany tam na tej Sumatrze jest właśnie luwak. Luwak. A kopi to kawa, czyli kopi luwak, czyli kawa właśnie tego zwierzątka. I jak powstaje ta kawa? Ano ta kawa powstaje w ten sposób, że jak widać na etykiecie, ten luwaczek, jego przysmakiem są właśnie owoce kawowca. On sobie te czerwone owoce kawowca zjada,
W żołądku trawiony jest miąższ tych owoców, ale ziarenka kawy nie są trawione już i one przechodzą przez jego żołądek i w jelitach są troszeczkę tam przez bakterie mlekowe fermentowane. No jak to z gównem w jelitach, tak? Jest tam fermentowane przez bakterie mlekowe, które dają tej kawie taki lekki, mleczny smak. No i on potem, jak już się naje, wysra się, to ludzie chodzą i zbierają odchody jego. I z tych odchodów właśnie wydłubują ziarenka niestrawionej kawy. No i potem z tą kawą obchodzi się już tak jak ze zwykłą kawą, czyli tam, nie wiem, kawoszem nie jestem, kawy nie pijam w ogóle, bo nie lubię, nie przepadam. No ale tam robią to, tak jak tutaj napisali, w typowy sposób, tak? Czyli jakieś tam prażenie, na pewno suszenie czy tam coś. Ile ta kawa kosztuje? No, kilogram kosztuje, bagatela, 1000 euro. 1000 euro, czyli no 4200 zł za kilogram tej kawy. Troszkę to jest, przyznacie, że dość drogo, ale jak ktoś lubi kawę, lubi jakieś nowe smaki, no to może sobie zakupić, aczkolwiek bardzo ciężko zakupić ją. Przeważnie to są podróbki sprzedawane, no bo no jak jedynie 400 kg na rok wyprodukuje się, to jaka jest szansa, że jakiś tam kilogram z tych 400 będzie akurat sprzedawany w Polsce, tak? Akurat w Polsce mają to. Kurwa, jedzie mi tu czołg. Głównymi odbiorcami są oczywiście Stany Zjednoczone i Japonia. Tutaj też napisali, chociaż staje się dostępna także w innych krajach, w tym także w Polsce. Taki chuj. Jak ta kawa oryginalna jest dostępna w Polsce, tak? Kurwa, my nawet autostrad nie posiadamy, a kurde, oni by w Polsce by ktoś najdroższą kawę świata sprzedawał, no, na pewno. Dobra, otwórzmy więc zatem, koniec pierdolenia, trzeba, o, tutaj jest fajne, jest opisane. Podałeś temperaturze 10 stopni, plato 23,7, czyli to znaczy, że to będzie właśnie Russian Imperial Stout. EBU 85, EBC 266. EBU, czyli nasze europejskie IBU, czyli 85, gorzka powinna być. EBC to jest kolor 266, czyli ciemne raczej powinno być. No, co ciekawe, to piwo przeterminowane jest 13 września 2013 rok. Przeterminowane, ale w piwach, które mają wysoką zawartość alkoholu od powyżej 9, no od 9% alkoholu, piwa można leżakować już. I one z czasem, z leżakowaniem nabierają więcej jakby aromatów, smaków, bardziej układają się, więc tutaj akurat to problemem nie jest, że jest przeterminowane o ponad rok. Dobra, no, koniec pierdolenia, trzeba skosztować. Na kapsel uważam, bo jeszcze go nie mam w kolekcji. Muszę się, tak jak Tomek Kopyra, dorobić tego otwieracza, który kapsli nie niszczy. O, otwarło się. Aromacik. Ale pod samą szyjkę, nalane pięknie. No.
kurwa, jak świeżo zmielona kawa, ale świeżutko. Świeżo zmielona kawa, takie mleczne zapachy, słodkie, fajne. Tak wygląda kapsel. Brewery Demolen. Demolen, tak jak mówiłem, to znaczy wiatrak, który jest narysowany. Bardzo fajny kapsel, bardzo podoba mi się. Etykieta, tak jak mówiłem, też mi się bardzo podoba. Aczkolwiek też minus za to, że nie napisali jakie słody, jakie chmiele, jakie co. No ale to już. Never mind. Ale no masakryczny. W moim przypadku z kawą jest tak. Lubię zapach kawy, ale kawy jakoś nie lubię pić i chyba podejrzewam, że uczulony na kawę jestem, bo zawsze jak kawę wypiję, to od razu muszę do klozetu iść, bo jakieś efekty przeczyszczające, czyli no normalnie po kawie mam syraczkę, no. Nie wiem, czemu jest tak, nie wiem, nie wnikam, więc przez to kawy w ogóle nie pijam i jakoś żyję, okej, nic mi nie dzieje się. Aczkolwiek kawa w piwie nie przeszkadza mi, a uważam, że bardzo fajnie łączy się z ciemnymi piwami i bardzo kawa w piwie smakuje mi. No ten aromat jest masakryczny, no jeszcze czekolada dochodzi. Ale ta świeżo kawa zmielona, albo tak jak otwiera się te hermetyczne opakowanie z kawą, to ten aromat taki, kurde, wychodzi. No tych odchodów tego, bo ten zwierzak w sumie nazywa się łaskun. Po polsku on się nazywa łaskun. Odchodów łaskuna nie wyczuwam. Tutaj. Kurwa, ale aromat jest genialny, no, genialny. Haha. Ja cię szpierdolesz. Piana jest drobniusieńko pęcherzykowa. W beżowym kolorze. Nie jest obfita, bo piwo też nie jest za mocno nagazowane. Po drugie, duża zawartość alkoholu też nie sprzyja, aby piana się ładnie układała, ale no ta ułożyła się zajebiście. Piwo jest czarne, chociaż tutaj jakieś refleksy rubinowe, takie prześwity są. Jest z tego, co przez te prześwity widać, to klarowne. A tutaj jeszcze bardziej świeżo mielona kawa z mlekiem, no. Ale nie świeżo mielona w sensie, że świeżo zmielona i świeżo zaparzona, tylko normalnie świeżo zmielone ziarenka z kawy. Kurwa, no. Odpadam, stary, jest mega, aromat jest mega dojebany. Kawa. Wyraźnie kawę czuć. Kawowy smak. Kawa, kawa i tylko kawa. Czekolady tutaj nie wyczuwam. Tego słodkiego zapachu, jakby kawa z mlekiem, tego mleka nie wyczuwam. Smaku gorzka, mocna, czarna kawa. Kurwa. No aż
Tak jak mówiłem, jak kawy nie pijam, więc nie jestem jakoś smakiem zachwycony, ale każdy człowiek, który lubi smak kawy, który lubi gorzką, ciemną kawę, będzie tym smakiem zachwycony, bo normalnie jak kawa smakuje, alkoholu nie czuć. Tu jest 11,7% alkoholu, jego w ogóle nie czuć. Na finiszu kwaskowe z ciemnych słodów, ale z tej. To raczej może nie aż tyle co z ciemnych słodów, ta kwaskowość, tylko kwaskowość z kawy. Z mocnej, czarnej kawy. Niesłodzonej, bez mleka, bez żadnych dodatków. No. Nie, no jest. Genialne, no jest normalnie kurwa mistrzostwo świata. Nie, no to w smaku kawa, kawa, jeszcze raz kawa. W aromacie tak troszkę czuć. Teraz nie żartuję, żeby nie było, nie? Ale troszkę te odchody jakby jego chyba. Bo tak zapach kojarzy mi się z suchą karmą dla psów. Sucha karma dla psów. Jakieś tam perigripal, czy jak to tam się nazywało. Takie akcenty Perigripal właśnie są, kurwa, no jest normalnie masakra. Super. Super. No nie spodziewałem się nawet, że piwo może tak smakować. Jestem tutaj w sumie zachwycony jedynie tym, że smak takiej właśnie mocnej czarnej kawy jest. Ja za tym smakiem nie przepadam, jak już mówiłem wam, więc to raczej nie w moim stylu. Aczkolwiek wypiję je z przyjemnością. Ja bardziej herbaciarzem jestem. Czekam, aż ktoś takie piwo z herbatą zrobi, albo sam może nawet zrobię coś takiego, żeby tak jak to jest maksymalnie kawowe, to tak jakbym maksymalnie herbaciane zrobił. No, mogłoby być ciekawe też. No kawa, kurwa. Kawa i chuj. Coś pięknego, ale jeszcze postanowiłem, że wprowadzę do każdej degustacji na stronie ratebeer.com, czyli na popularnym ratebeerze, będę od razu zamieszczał ocenę piwa. I tak, tutaj mamy, może wezmę do ręki aparat. I tak, zobaczcie. Aromat od 1 do 10 skala jest. No, za aromat tutaj daje dychę, no, bo w aromacie jest mega zajebiste. Appearance, czyli jak ono wygląda. No, wygląda świetnie, więc dajemy piąteczkę. W smaku jest bardzo dobre,
Ale to nie moje klimaty, więc no dychy nie dam. Dam 8, dam 8. No, gdyby była troszkę bardziej słodka, troszkę gorzka za bardzo, jak dla mnie, może dałbym więcej, ale tutaj dam 8. Palety, czekaj, co to znaczyło paletę? Kurde, już zapomniałem. Aha. Ciało, tekstura, nagazowanie, finish, czyli tak jak to się mówi, odczucie w ustach, to jest piąteczka, bardzo fajne odczucie w ustach. No i ocena końcowa w sumie 20. No, no nie może być inaczej, piwo jest dojebane, chociaż nie. 20 to by miało piwo, które jest z herbatą. Damy 18. 18, tak, i tak wygląda ocena tego piwa przeze mnie. Dobra, to by było wszystko. Dziękuję jeszcze raz za 1000 wyświetleń. Nie spodziewałem się tego. Jest zajebiście, będę nagrywał dalej. Fajna jest to dla mnie zabawa. Myślę, że też z przyjemnością oglądacie te filmiki. No, to by było wszystko na tyle, bo już filmik prawie 20 minut trwa. To troszkę przegiąłem, ale to taki filmik jubileuszowy troszeczkę. Dobra, to siemanko, trzymajcie się, na razie.